witamy w kolejnym odcinku programu Enigma, w którym przybliżamy najciekawsze tajemnice, odkrycia i problemy świata współczesnej nauki. Nadeszła nowa plaga. Pszczoły masowo umierają. To tragiczny skutek zjawiska o nazwie Colony Collapse Disorder. Pożyteczne zwierzęta straciły odporność na choroby. Czy mamy się czego obawiać? Czy można wyobrazić sobie świat bez pszczół? Mogę sobie to wyobrazić, bo już taki przypadek mamy na świecie. Jest jeden kanton w Chinach, gdzie zostały pszczoły w ogóle wytrute. Jest to kanton, który produkuje na eksport bardzo duże ilości gruszek. I co najciekawsze, te grusze muszą być zapylane. Kiedy sadownicy z Chin zapytali się Instytutu, co mają robić w związku z tym, że nie ma pszczół w ich kantonie, odpowiedź dostali jedną. Zapylajcie je sami ręcznie. I to się dzisiaj robi. I to trwa jeden dzień, jeden człowiek i jedno drzewo. Ten układ między rośliną a pszczołą był kształtowany przez miliony lat, a ludzie mogą to wszystko zepsuć w przeciągu 10-20 lat. Co jest bardzo niepokojące, w tej chwili w skali globalnej mamy problem ginięcia pszczół, czyli ginięcia gatunku wskaźnikowego, pokazującego, że coś z tym, z warunkami, w jakich żyjemy, coś się stało niedobrego. Coraz mniej roślin jest zapylanych i są mniejsze plony w roślinach gospodarczych. W związku z tym nasze państwo co roku traci z powodu tej niskiej ilości pszczół około 10 miliardów złotych. Pszczoły mają coś takiego, podobno delfiny również. One są w stanie nawet popełnić rodzaj samobójstwa w warunkach środowiska, które są bardzo niekorzystne. Eliminują się same w sytuacji, kiedy nie ma perspektywy, że na przykład następne pokolenie będzie mogło zdrowo funkcjonować. W 2000 roku na terenie Polski szacowano 2,5 miliona uli było w tamtym czasie. Na chwilę obecną szacuje się, że jest 800 tysięcy do 1,2 miliona. Czyli prawie trzykrotny spadek liczebności uli na terenie Polski. Pszczoły zapylają wiele roślin i zapylanie roślin powoduje, że nie tylko mamy nasiona czy owoce, ale na przykład truskawkę weźmy. Jeżeli nie zostanie zapylona, to owoc będzie brzydki, mały, pokręcony. Natomiast jeżeli zapyli go pszczoła, to jest ładny, dojrzały i smaczny. Podobnie jest z pomidorami. Często spotykamy w sklepach pomidory, na przykład zapylane przez czmiele, tak? I to powoduje, że są ładniejsze, smaczniejsze. Na przykład dla rolnictwa pszczoły mają wielkie znaczenie ze względu na to, że pszczoły, zapylając rośliny uprawne, mogą spowodować wzrost plonów, nawet 20-30%, tak jest na przykład w przypadku rzepaku. To powiedział Einstein parędziesiąt lat temu. Jak zginie ostatnia pszczoła, to człowiek po 4 latach. A z czym to się wiąże? Dlatego, że 3/4 roślin, jak się rozejrzymy wokół nas, wymaga zapylenia, a głównymi zapylaczami są pszczoły. Miód to tylko 10% tego, co pszczoły dają gospodarce. Straci przemysł farmaceutyczny, samochodowy i rolnictwo. Nie będzie szminek i apiterapii. Niedawno odkryto też, że jad pszczeli mógłby być lekarstwem na stwardnienie rozsiane. Co sprawia, że pszczoły giną? Pojawienie się GMO w skali globalnej to są organizmy modyfikowane genetycznie. Drugi czynnik to użycie nowych generacji środków chemicznych, które są bardzo z jednej strony skuteczne, a z drugiej strony z tego względu niebezpieczne, ponieważ one są toksyczne nie tylko dla wybranego gatunku, ale jeżeli roślina zawiera ten środek chemiczny w swoim składzie, to potem konsument, czy to będą zwierzęta, czy to człowiek, również będzie dostawał dawkę tej substancji toksycznej. Inne czynniki to są takie, czynniki groźne dla pszczół, na przykład monokultury. Brak jest bioróżnorodności. Proszę sobie wyobrazić, żeby człowiek jadł przez 2 miesiące, nawet najlepszy pokarm, mógł się by tylko żywić przez 2 miesiące niczym innym jak kawiorem. To niestety na zdrowie to mu się odbije. Powinniśmy też dbać właśnie o tą bioróżnorodność, żeby różne rośliny kwitnące były na danym terenie, a nie tylko jedna. No niestety trzeba powiązać ten
fakt, że pszczoły giną masowo, szczególnie w województwie zachodniopomorskim, z faktem, iż tam są doniesienia o nielegalnych uprawach rzepaku GMO. Ta roślina jest toksyczna nie tylko dla szkodników, ale dla wszystkich owadów, wszystkich zwierząt. Również toksyczny jest w jakimś stopniu pyłek rzepaku modyfikowany genetycznie. Problemem jest niewłaściwe wykonywanie oprysków przez rolników. Jeżeli nie rozpylimy środka chemicznego w tym roku, to nie znaczy, że go nie ma, tak? Bo pozostają pozostałości z lat poprzednich. Te związki są o tyle niebezpieczne, że one pozostają w glebie nawet do 5 lat. Mimo że na przykład ktoś użyje środek, powiedzmy, na żyto, a w przyszłym roku zasieje na tym samym polu rzepak, to efekt będzie taki, że ten środek ochrony roślin będzie w rzepaku i jest to już szkodliwe na przykład dla pszczół. Są takie związki jak neonikotyniany, które powodują, że pszczoły mają upośledzenie nauki i jak gdyby zapominają, gdzie jest ich ul. Na kwitnące kwiaty rzepaku wylewa się gnojowice z wielkich ferm świń. I to z takich ferm, gdzie są maciory, czyli tam jest bardzo dużo różnych leków, tam są hormony, na przykład oksytocyna i tak dalej, toksyczny pyłek. Tu mamy środki chemiczne, tu mamy promieniowanie z telefonii komórkowej i być może jeszcze inne czynniki, których nie rozpoznaliśmy i nagle pojawia się problem odporności. Ten, który założył wpływ komórek, założył, że pszczoły wykorzystują pole elektromagnetyczne Ziemi, ale pszczoły tym się nie posługują. Pszczoły się posługują położeniem słońca. Węch, wzrok to są podstawowe parametry pszczół, przy pomocy których poznają otoczenie, bo węch mają niesamowity. W Niemczech doszło do wielkiej debaty na temat ginięcia pszczół, szczególnie pszczelarze podnieśli larum i poszli właśnie do sądu przeciwko firmie Bayer. Unia Europejska zauważyła ten problem i zaczęła rugować te związki chemiczne z stosowania na terenie Unii Europejskiej. Do końca, jak dobrze pamiętam, 2016 roku mają być te związki szkodliwe dla pszczół, które już są w tej chwili udowodnione, wyrugowane z rynku. W Niemczech były procesy wygrane przez tych pszczelarzy. Oni dostali odszkodowanie firmy Bayer. Chodziło o nowe generacje środków chemicznych. Nie tak dawno z terenów Holandii dzwonili do nas rolnicy, jaka byłaby możliwość, żeby nasi pszczelarze mogli pojechać tam na uprawy, żeby zapylać uprawy, bo tam już mają problem. Duży problem jest w Hiszpanii, we Francji. Jak mówią pszczelarze na świecie, jeżeli chcesz dobrze się nauczyć pszczół i poznać pszczoły, naucz się języka polskiego. Z redakcją możecie skontaktować się pod adresem enigma@wp.tv. Pozostałe odcinki programu znajdziecie pod adresem enigma.wp.tv.